Opowiadanie o marzeniach, które się spełniają, autorstwa Elżbiety Aniszewskiej. Za siedmioma górami, w malutkim stawiku, gdzieś pośrodku lasu, wraz z rodzicami i siostrą Kasią, mieszkał mały żółwik o imieniu Zdzisio. Wbrew opiniom, że żółwie są ociężałe, nasz bohater był skłonny do wszelkiej zabawy i psot. Pewnego razu Zdzisio, bawiąc się w ogrodzie ze swoją siostrą Kasią, zobaczył motylka. Jakie ty masz piękne skrzydła! Powiedział, przyglądając się, jak motylek porusza skrzydłami w promieniach słońca. Czy ja też mogę tak latać? Naucz mnie tego! Stwierdził proszącym głosem po chwili milczenia Zdzisio. Co ty sobie wyobrażasz? W jaki sposób ja, taki piękny motyl, mam uczyć latać dużego, brzydkiego żółwia? Odpowiedział motyl i śmiejąc się odleciał. Zasmucony słowami motyla Zdzisio, usiadł nad brzegiem jeziora, wpatrując się w swoje odbicie w wodzie. Tak, daleko mi do motyla. Nigdy nim nie będę, powiedział, a z jego oka popłynęła łezka. Siedząc i rozmyślając, usłyszał z oddali głos mamy. Zbliżała się pora kolacji. Po powrocie do domu wszyscy zasiedli do kolacji, śmiejąc się i żartując. Tylko Zdzisio siedział smutny, nic nie mówiąc. Zdzisio, dlaczego nie jesz? Zapytała zatroskana mama. Może opowiesz nam, co dzisiaj robiłeś? Zapytał tata, widząc smutne oczy synka. Żółwik jednak tego wieczoru nie miał ochoty na rozmowę i poszedł z opuszczoną główką do swojego pokoju. Leżąc w łóżku, patrzył przez okno i rozmyślał o tym, dlaczego nigdy nie będzie latał jak motylek, którego widział dzisiaj w ogródku. Nagle jego myśli przerwał cichy szmer otwierających się drzwi do pokoju. Mama, jak co wieczór, przyszła ucałować Zdzisia na dobranoc. Tym razem jednak usiadła przy jego łóżeczku na dłuższą chwilę, głaszcząc go po główce. Mamusiu, zapytał. Dlaczego nie jestem pięknym, kolorowym motylem, tylko żółwikiem? Chciałbym latać tak wysoko i wysoko, żeby mógł zobaczyć uśmiech na buzi słoneczka, dodał żółwik. Po tych słowach nasz zmęczony Zdzisio zasnął, zanim jego mama zdążyła mu odpowiedzieć. Rano, po przebudzeniu się, żółwik spojrzał przez okno i zobaczył bezchmurne niebo. Z kuchni natomiast dobiegały bardzo ładne zapachy. Niewiele myśląc, żółwik zszedł na dół i usiadł przy stoliku, trzymając w jednej łapce kubek z kakao, a w drugiej drożdżówkę. Po śniadaniu nasz bohater poszedł do swojego pokoju, otworzył okno, po chwili na parapecie usiadł ptaszek, pięknie śpiewając. Zdziś, siedząc na łóżeczku, wsłuchiwał się z zachwytem w głos ptaszka. Siedział i machał nóżkami, gdy nagle pomyślał, że chciałby umieć tak śpiewać. Proszę, naucz mnie twojego śpiewu, ptaszku, powiedział po chwili i przykucnął przy parapecie, czekając na odpowiedź. Też mi coś. Naprawdę? Pomyślałeś, że mógłbym nauczyć cię śpiewu? Żółwie, nigdy nie będziecie potrafili śpiewać tak pięknie. Mówiąc te słowa, ptak zatrzepotał nerwowo skrzydełkami i odleciał. Po tych słowach Zdziś położył się do łóżka, nakrył się kołderką i zaczął płakać. Nie chcę być żółwiem! Krzyknął. Nikt mnie nie lubi i wszyscy się ze mnie śmieją, bo jestem duży i niezdarny. Po pewnym czasie uspokoił się i w milczeniu wyszedł na łąkę. Usiadł pod szumiącym drzewem i powiedział:
Nawet drzewa śpiewają, więc dlaczego ja nie mogę? Rozmyślając, usłyszał płacz i ciche wołanie o pomoc. Pobiegł w stronę, z której dochodziły odgłosy i zobaczył motylka, który wpadł w pajęczą sieć. Żółwik jednym ruchem ręki zerwał sieć i uratował wystraszonego motylka. Motylek bardzo dziękował Zdzisiowi za pomoc. A gdy przypomniał sobie, co mówił dzień wcześniej, zrobiło mu się głupio. Postanowił przeprosić żółwika za swoje zachowanie. Żółwik bardzo ucieszył się i przyjął przeprosiny od swojego nowego przyjaciela. Zaczęli bawić się przy stawiku, który znajdował się niedaleko od łąki. Gdy nagle zobaczyli, że coś spada z nieba na sam środek stawu. Skowronek, który rano przyleciał na parapet do Zdzisia, podczas lotu zahaczył o gałązkę i zwichnął skrzydełko. Nie był w stanie dalej lecieć, więc wpadł do stawiku. Zdzisiu, widząc tę sytuację, wskoczył do wody, bo wiedział, że ptaszek potrzebuje pomocy. Podpłynął do niego i wyciągnął na brzeg. Niedaleko stawu była również Kasia, która widząc to wszystko pobiegła do domu po mamę. Mama żółwika opatrzyła zwinięte skrzydełko z kofronka, czym podeszła do synka, pocałowała go w czółko i powiedziała: jestem dumna z tego, że mam takiego dzielnego syna, żółwika. Po pewnym czasie skrzydełko z kofronka zagoiło się. Ptaszek dołączył do pozostałej dwójki przyjaciół. Odtąd całe dnie nasi przyjaciele spędzali na zabawach i psotach na łące, a żółwik zrozumiał, że mimo tego, że nie umie latać ani śpiewać, jest wyjątkowym żółwikiem. I tutaj nasza historia mogłaby się urwać, gdyby nie to, że nasi bohaterowie przeżyli wiele niezwykłych przygód. Jedna z nich szczególnie zapadła im w pamięć. Pewnego wieczoru, po całym dniu zabawy, żółwik, ptaszek i motylek leżeli na trawie, wpatrując się w przepływające po niebie obłoki. Jak myślicie, co jest tam wysoko za tymi chmurami? Zapytał żółwik. Nie wiem, nigdy tak wysoko nie doleciałem, odpowiedział ptaszek. Ja też, dodał motylek. Moje skrzydełka nie uniosły mnie tak wysoko. Nigdy tam nie dotrzemy, podsumował Zdzisio. Ale może zamiast tego sprawdzimy, co jest po drugiej stronie lasu? Nigdy tam nie byliśmy, dodał. Wiesz, że nie wolno aż tak oddalać się nam od domu, odpowiedział wystraszony motylek. Stara sowa mówiła, że to zaczarowany las i dzieją się tam dziwne rzeczy. Kto wejdzie do tego lasu, już nigdy nie znajdzie drogi powrotnej do domu. W tych słowach podniósł się z trawy, otrzepał skrzydełka i pożegnał się z przyjaciółmi. Muszę już lecieć, za chwilę słoneczko się schowa. Nocą jest ciemno i niebezpiecznie, stwierdził. Przyjaciele pożegnali się i każdy poszedł do swojego domu. Zdziś wracając, myślał cały czas o słowach motyla i o tym, co mówił o zaczarowanym lesie. Ciekawość nie dawała mu spokoju. Nawet gdy kładł się do swojego łóżeczka i zasnął, myśląc o dzisiejszej rozmowie z przyjaciółmi. Jak wszyscy wiemy, sny lubią nam płatać czasem jakieś figle. Zdzisia obudziło pukanie do okna. Kto tam? Zapytał, otwierając jeszcze zaspane oczka. To ja? Sowa o dużych oczach. Żółwik otworzył okno, a sowa zeskoczyła z parapetu i usiadła na brzegu z dzisiejszego łóżka.
Jest noc. Dlaczego nie śpisz? Zapytał Zdzisio. Sowa podfrunęła bliżej nocnej lampki i odwróciła głowę w kierunku naszego bohatera. My, sowy, prowadzimy nocny tryb życia. Taka już nasza natura, odpowiedziała. Patrzyła cały czas swoimi oczami na Zdzisia. Wiem, o czym teraz myślisz, powiedziała i odwróciła wzrok na lampkę nocną stojącą przy łóżku. Leśne elfy mi powiedziały. Twoja ciekawość jest o wiele silniejsza od strachu, z tego co widzę. Mówiąc to, usiadła na parapecie. Rozłożyła skrzydła i odleciała. Żółwik, zaciekawiony całą tą sytuacją, wskoczył w kapcie stojące przy jego łóżeczku, założył szlafroczek wiszący na poręczy i cichutko wymknął się na podwórko. Wychodząc, przypomniał sobie, że nie wziął ze sobą latarki. Noc była wyjątkowo ciemna, a księżyc schował się za chmurami. Odwrócił się w stronę drzwi, ale ich tam nie było. Zdzisio przez dłuższą chwilę stał zamyślony, a jednocześnie zaczął się bać. W miejscu, gdzie przed chwilą był jego domek, nie było nic. Wokół panowała ciemność i cisza. Jedynie nad zaczarowanym lasem migotały kolorowe świetliki, jakby chciały powiedzieć: chodź dziś do nas! Po chwili przed nim pokazała się wąska dróżka prowadząca wprost do lasu. Idąc za migoczącymi światełkami, doszedł na jego skraj, gdy nagle ujrzał dwie postacie. Może to są jakieś duchy? Pomyślał przestraszony. Cichutko schował się za najbliższym drzewem i czekał na to, co będzie dalej. Obie postaci powoli zbliżały się w jego stronę. Tak samo jak on stanęły przed wejściem do lasu i nasłuchiwały w ciszy odgłosów leśnych. Nagle wśród tej ciszy rozległ się szept. Motylku, widzisz coś? Zapytał jeden z cieni. Nic nie widzę, ptaszku. Wszędzie tylko ciemny las. Odparł drugi dzień. Po usłyszeniu tych słów Zdziś odetchnął z ulgą i wyszedł zza drzewa, bo wiedział, że te postaci w ciemnościach to jego dwaj przyjaciele, ptaszek i motylek. Co wy tam robicie? Zapytał zdziwiony, a jednocześnie szczęśliwy, że nie musi być sam w tym miejscu. Zdzisiu, nie wiemy! Zgodnie odparli razem. Wieczorem położyliśmy się spać do swoich łóżeczek, a teraz jesteśmy tu razem, dodał motylek. Mruknął żółwik. A przypadkiem nie odwiedziła was sowa o dużych oczach? Zapytał i usiadł na pobliskim pniu. Tak, odpowiedział motylek, próbując otrzepać sobie skrzydełka z kropelek wody. W lesie tej nocy było wyjątkowo wilgotno. O co tutaj może chodzić? Co to może znaczyć? Pomyślał Zdzisio, który wiedział, że ich spotkanie nie może być przypadkiem. Już wiem! Wykrzyknął po chwili. Jesteśmy w tym samym śnie! Nie widzę innej możliwości. Ale co dalej? Zapytał ptaszek i usiadł na pniu obok żółwika, podpierając skrzydełkami swój zmartwiony dziubek.
Przez chwilę wszyscy zastanawiali się w milczeniu nad odpowiedzią. Drogi powrotnej do domku nie znał żaden z nich, a przed nimi tylko ciemna ściana. No nic, skoro już tu jesteśmy, to zobaczmy, dokąd prowadzi mostek. Ten, który zaczyna się na tej ścieżce, a kończy w głębi lasu. Powiedział żółwik, wskazując pobliski mostek. Wszyscy zgodzili się na jego propozycję. Pierwszy wszedł ptaszek, za nim motylek, a na końcu żółwik. Przechodząc przez mostek, spojrzeli w dół na rzeczkę. Słyszycie? Zapytał motylek. A co mamy słyszeć? Nic nie słychać. Odpowiedział. No właśnie, czy to nie dziwne, że nie słyszymy szumu płynącej rzeczki? Z zaciekawieniem wszyscy spojrzeli w dół. Widzicie? Zapytał Zdzisio, wpatrując się w wodę. Nie ma w niej naszych odbić. Zawsze, gdy patrzymy w wodę naszego stawiku, widzimy swoje odbicie. To prawda, odpowiedział ptaszek. Wszyscy spojrzeli po sobie. Co robimy? Zapytał ogarnięty strachem motylek. Idziemy dalej, czy wracamy? Dodał. Chwili przyjaciele zgodnie stwierdzili, że powrót nie ma sensu, bo przecież i tak nie wiedzą, jak stamtąd trafić do domu. Weszli więc w głąb ciemnego lasu, nie odstępując się na krok. Drzewa wydawały się takie ogromne, a ich gałęzie przypominały długie ręce, gotowe w każdej chwili ich schwytać. Ale to nie było złudzenie, bo one naprawdę żyły. Po krótkiej chwili znaleźli się na polance, przypominającej tą sprzed domu Zdzisia, na której codziennie się bawili. Usiedli na samym środku w milczeniu, bo w tym momencie tak bardzo zatęsknili za domem, że każdy z nich pogrążył się w swoich myślach. Co dalej? Spytał ptaszek, wyrywając z zadumy przyjaciół. Chłopaki, ja straciłem już nadzieję na powrót do domu. Nie usłyszał żadnej odpowiedzi. Nagle ciszę przerwały cichutkie odgłosy zza krzaka rosnącego nieopodal. Nie wiedzieli, co mają zrobić. W pierwszej chwili chcieli uciekać, lecz ciekawość była silniejsza od strachu. Więc razem ostrożnie ruszyli w stronę, z której dobiegały odgłosy podobne do płaczu. Żółwik ostrożnie ogarnął gałązki, za którymi ujrzeli trzęsącego się ze strachu, a może z zimna, malutkiego, płaczącego zajączka. Kim jesteś? Dlaczego płaczesz? Zapytał motylek, przysiadając na jednym z liści obok zajączka. Mam na imię Kicek. Powiedział. Co robisz sam w tym lesie? Zabłądziłeś? Zapytał Zdzisio. Nie, chociaż chyba sam nie wiem. Opowiedz, jak tu się znalazłeś? Poprosił motylek. Chcemy ci pomóc. Kicek opowiedział o tym, że w nocy przyleciała do niego sowa o dużych oczach i o drodze, która prowadziła do zaczarowanego lasu. I o tym, że już nie mógł zawrócić, chociaż tak bardzo chciał. Cała trójka popatrzyła na siebie w milczeniu. Wiedzieli, że spotkanie Kicka na swojej drodze to też nie przypadek. I to wszystko miało jakiś większy sens. Nie bój się, chodź z nami, zaproponowali. W czwórkę poszli szukać drogi powrotnej do domu. Przeszli kawałek drogi, gdy na jednej gałęzi pobliskiego drzewa zobaczyli sowę. Tę samą, która całą czwórkę odwiedziła w nocy.
Dlaczego nas tu sprowadziłaś? Spytał zaciekawiony ptaszek. Chcę prosić was o pomoc, powiedziała sowa o dużych oczach. Dlatego przyszłam do was w snach. Jedynie nocą my, sowy, śpimy. Proszę, usiądźcie pod tym drzewem, a ja wam wszystko powiem. Ten las był kiedyś pełen życia, kontynuowała sowa o dużych oczach. Mieszkały w nim zwierzęta, które były bardzo szczęśliwe. Mieszkała też królowa wiatru, chociaż mieszkańcy lasu nazywali ją złą panią. Lubiła robić mieszkańcom lasu psikusy, żarciki, a to liskowi otargała rudą kitę, a to wiewiórce przykryła liśćmi orzechy i żołędzie i miała przyjaciół. Nikt z lasu nie chciał się z nią zaprzyjaźnić. Była samotną i smutną królową. Złościło ją to, że wszyscy mieszkańcy przyjaźnili się i pomagali sobie nawzajem, dlatego robiła im psikusy. Pewnego dnia zwierzęta stwierdziły, że mają dosyć jej żartów. I postanowiły ją wypędzić. Nie chcieli jej w swoim lesie. Królowa wiatru została przygnana i słuch o niej zaginął. Ale spokój i radość leśnych mieszkańców nie trwała zbyt długo. Bez wiatru nie ma chmur, nie ma upragnionego deszczu. Podmuch wiatru nie orzeźwiał rozgrzanej słońcem ziemi. Las powoli wymierał, a słońce wypalało jego ostatnią roślinność. I tak las stał się martwym lasem. Tak zakończyła swoją smutną opowieść sowa. Wszyscy siedzieli zamyśleni i zszokowani jej słowami. Po dłuższej chwili pierwszy odezwał się Zdzisio. Jak możemy pomóc sobie i mieszkańcom tego lasu? Spytał. Macie dobre i szczere serca, a wasza przyjaźń jest znana w całej dolinie. Jedynie ciepłym słowem i dobrocią możemy przywrócić życie w tym lesie. Proszę, odszukajcie królową wiatru i poproście ją w imieniu moim i mieszkańców lasu. Poproście ją, żeby wróciła. Dopiero teraz zrozumieliśmy, jak ważna była jej obecność wśród nas. Przyznała sowa. Przyjaciele zgodzili się pomóc. Sowa wręczyła im piórko ze swojego skrzydła, które okazało się magiczne. Miał doprowadzić ich wprost do miejsca, gdzie przebywa królowa wiatru. Jak myślicie? Zapytał cichutko ptaszek, patrząc na żółwika. Znajdziemy królową! Musimy! Odpowiedział Zdzisio. A nasza przyjaźń nam w tym pomoże. W tym momencie przypomniał sobie ostrzeżenie, które sowa powiedziała im na pożegnanie. Obijajcie ciemny zagajnik u podnóża wysokiej góry, której szczyt przykrywa gęsta mgła. Albowiem mieszka tam istota o oczach tak złych i czerwonych, jak rozżarzone węgle. To powiedziawszy, odleciała, bo zaczęło świtać. A jak wiemy, sowy nie śpią tylko w nocy. Cała czwórka przyjaciół? Tak, czwórka, bo Kicek też został ich przyjacielem. Doszła do owej góry, o której mówiła sowa. Nie był to najciekawszy widok. Ciemna,
wysoka góra o powierzchni śliskiej, niczym tafla lodu zimą. Szczytu nie było widać. Zasłaniała go bardzo gęsta mgła, a na dole był bardzo ciemny las. Sowa miała rację, opisując to miejsce. Pośrodku góry było zagłębienie, a jak się potem okazało, jaskinia z ciemnym, dużym wejściem. Co może kryć się w środku? Tego nie wie nikt. Dziś wyjął magiczne pióro, które podarowała im sowa. Oświetlało im drogę w ciemnościach, by strach nie zagościł w ich malutkich serduszkach. Wchodzimy? Zapytał zajączek, patrząc na przyjaciół, to na ciemną plamę tworzącą wejście do jaskini. Musimy! Odpowiedział ptaszek. Tylko my jesteśmy w stanie to zrobić i nasza przyjaźń. Dodał motylek, trzymając się blisko siebie, bo tak robią prawdziwi przyjaciele. Małymi kroczkami szli w stronę wejścia do jaskini. Delikatny blask piórka oświetlał im drogę tak ciemną i ponurą, jak tylko można to sobie wyobrazić. Wchodząc do wejścia, popatrzyli na siebie, chwycili się mocno za ręce, pełni ciekawości, a jednocześnie z odrobiną strachu. Weszli do środka. Stanęli pośrodku ciemnej, zimnej jaskini, w której było słychać tylko bicia ich serc. Stali tak dłuższą chwilę, nie odwracając się za siebie, ani nie rozglądając dookoła. Czekali, aż ich oczy przyzwyczają się do ciemności panującej w jaskini. Piórko nie dawało już wystarczająco dużo światła. Nagle usłyszeli delikatny głosik dobiegający ich gdzieś z oddali. Spojrzeli po sobie pytającym wzrokiem, upewniając się, czy wszyscy słyszeli to samo. Z dzisiaj odważył się pierwszy zapytać. Kto ty? Kim jesteś i co robisz w tych ciemnościach? Po tych słowach zapadła chwila milczenia. Uciekajcie, bo za chwilę on wróci. Jestem królową wiatru. Po chwili było słychać cichutką odpowiedź. Uciekajcie, za chwilę wróci. Jesteście w niebezpieczeństwie. Powiedziała królowa wiatru pełnym strachu głosem. Zapytał zajączek, trzęsąc się ze strachu. Zły, samotny wilk, który nie ma przyjaciół, odpowiedziała królowa. Przyświecając sobie magicznym piórkiem, przyjaciele podeszli bliżej i zauważyli kratę, za którą znajdowała się piękna dziewczyna o złocistych włosach i wesołych, iskrzących się oczach. Zrozumieli, że odnaleźli tajemniczą królową wiatru. To pani wiatru, to królowa! Szeptali między sobą z niedowierzaniem. Królowa siedziała w kącie i rozczesywała swoje piękne, opadające delikatnie na podłogę włosy. Nudziła przy tym smutną, ściskającą za serce melodię. Przyjaciele stali jak zaczarowani, aż do chwili, gdy przy wejściu do jaskini usłyszeli jakiś hałas. Zaniepokojeni schowali się w najciemniejszy kąt pomieszczenia. Czekali na to, co będzie dalej. W wejściu do jaskini zobaczyli postać,
która wolnym krokiem zbliżała się do krat, za którymi siedziała nasza królowa. Ona nie przerywała rozczesywania włosów i spytała tylko: kiedy mnie w końcu uwolni? Nie możesz być aż tak zły. Wiem, że mimo wszystko masz dobre serce. Królowa dokończyła zdanie i odwróciła się, by spojrzeć w jego smutne oczy. W tym samym czasie z Dzisio wraz z przyjaciółmi obmyślał plan, jak uwolnić królową wiatru. Przypomniał sobie o magicznym piórku podarowanym przez Sowę, które trzymał w kieszeni. Sprawdził, czy ono nadal tam jest. Gdy okazało się, że Zdzisio nie zgubił piórka, postanowił czekać na dalszy rozwój sytuacji i przysłuchiwać się rozmowie między nimi. Nie mogę cię puścić. Nie mogę pozwolić na to, żebyś wróciła do zaczerwonego lasu. Nie chcę, żeby w lesie znowu było radośnie i kolorowo. Chcę, żeby panowała w nim ciemność i smutek, a okoliczne zwierzęta trzęsły się ze strachu na samą myśl o tym lesie. Mówiąc to, położył się przy wyjściu i zasnął cicho, pochrapując. Żółwik wraz z przyjaciółmi odczekał chwilę i wyszedł z ukrycia w kierunku krat, za którymi siedziała królowa wiatru. Stanęli przed nią i Zdzisio wyciągnął sobie pióro z kieszeni. Uniósł je w górę, gdy nagle z pióra zaczęła wydobywać się jasna poświata, przypominająca promienie słoneczne. Czwórka przyjaciół wzięła się za ręce i zamknęła oczy, gdyż blask był oślepiający. Nagle usłyszeli skrzypienie kraty, a gdy po dłuższej chwili otworzyli oczy, zobaczyli piękną postać stojącą przed nimi. Wokół niej tańczyły świetliki, poruszane lekkim powiewem wiatru. Nasi bohaterowie wraz z królową ruszyli powoli w stronę wyjścia. Może się nie obudzi? Cichutko mamrotał pod nosem zajączek. Cicho, cicho, uspokajał motylek. Zbliżali się do wyjścia, gdy nagle żółwik upuścił piórko wprost na nos wilka. Wszyscy stanęli wystraszeni, a wilk obudził się i zaczął biegać po jaskini jak oparzony. W jednej chwili jego oczy z rozżarzonych węglików zmieniły się w błękitne, a on podszedł do królowej wiatru i stwierdził: Pani, dziękuję ci za zdjęcie ze mnie złych czarów. Od dzisiaj będę twoim najwierniejszym pomocnikiem w lesie. Mówiąc to, wbiegł do lasu i zniknął między drzewami. No dobrze, to jedną kwestię mamy rozwiązaną. Pozostaje tylko kwestia tego, jak znajdziemy drogę powrotną do domu, spytał motyl. Nie martwcie się, to nie piórko wskazało wam drogę do mnie, tylko wasza przyjaźń, odpowiedziała królowa wiatru. W tej samej chwili gestem ręki wskazała im, aby chwycili się jej włosów. Zdzisiu, pamiętasz, jakie było twoje marzenie? Chciałeś latać. Dzisiaj to marzenie się spełni, powiedziała królowa, a przyjaciele wraz z nią zaczęli wznosić się bardzo wysoko.
Ja latam! Ja latam! Krzyknął żółwik. Zizu, obudź się! Zobacz, jaki jest piękny poranek! Zizu, obudź się! Zizio usłyszał głos. Otworzył oczy, a nad jego łóżkiem stała jego siostra, Kasia. Wstawaj, wstawaj i chodź do ogródka się pobawić! Krzyczała dalej i wybiegła z pokoju. Zizio jednak położył się z powrotem do łóżka. Muszę dokończyć swój sen, stwierdził. Jednak po chwili usłyszał mamę, która przyniosła mu ulubione śniadanie. Synku, obudź się, za oknem jest piękny dzień. Mówiąc to, otworzyła je na całą szerokość. Zobacz, twoi przyjaciele już na ciebie czekają, przy stawiku. Zdzisia podszedł do mamy i mocno się przytulił, mówiąc: Mamusiu, ja latałem. Wiem, kochanie, wiem. Odpowiedziała mama i pogłaskała go po główce. Zdzisio zjadł śniadanie i wybiegł do czekających na niego przyjaciół. Słuchajcie, jaki piękny miałem dzisiaj sen! Stwierdził. O zaczarowanym lesie? Odpowiedzieli przyjaciele. W tym samym czasie na pobliską gałąź przyleciała sowa. Usiadła i patrzyła dużymi, ale tym razem szczęśliwymi oczami na trójkę przyjaciół stojących przy stawiku. Z oddali delikatny powiew wiatru, który, jak mogłoby się zdawać, niósł ze sobą dwa słowa. Dziękuję, przyjaciele! Żółwik i reszta przyjaciół spojrzeli po sobie, a następnie w niebo. A może to jednak nie był sen? Opowiadanie o marzeniach, które się spełniają, autorstwa Elżbiety Aniszewskiej. Czytała Marta Schmidt, a w roli wilka Mariusz Głąb.